Trwa końcowe odliczanie przed największym europejskim świętem piosenki. O wejście do finału zawalczy nasz reprezentant Marcin Mroziński. Czy piosenka na popowo-narodową nutę podbije serca i uszy Europejczyków? Czy po latach Polska znajdzie się wreszcie w finale? Wielkie muzyczne emocje tylko w jedynce. Transmisja z Oslo dziś o 21:00. Nazywam się Marcin Mroziński i za chwilę zaśpiewam dla was utwór Legenda. Trzymajcie kciuki, Oslo czeka. Marcin Mroziński, laureat krajowego konkursu Eurowizji, już wkrótce zagra o wszystko. Czy polski wykonawca dostanie się do wielkiego finału? Transmisja z półfinałów Oslo dziś o 21:00 tylko w jedynce. Dziś w jedynce o 20:10 Nieustraszony, obłędna maszyna i superagent w akcji. O 21:00 półfinał konkursu piosenki Eurowizji, transmisja z Oslo. A jutro o 20:25 i 21:20 Duch w dom, ostatnie odcinki. Do zobaczenia w jedynce. Pięćdziesiąty piąty konkurs piosenki Eurowizji trwa. Już dziś poznamy piosenkę, która zdobędzie najwięcej głosów od widzów w całej Europie. Transmisja wielkiego finału z Oslo. Tylko w jedynce. Dziś o 21:00. Wprawdzie nasza reprezentacja piłkarska nie bierze udziału w mundialu, który rozpoczyna się już 11 czerwca, ale z całą pewnością przygotowuje się do gwarantowanego startu w Euro 2012. Dobrym sprawdzianem umiejętności są mecze towarzyskie. Dziś pierwszy z nich. Już za chwilę reprezentacja Polski zmierzy się z zespołem Finlandii. Bilans naszych dotychczasowych 30 spotkań to 20 zwycięstw, 7 remisów i 3 porażki. Ostatni raz wygraliśmy z Finlandią na Cyprze 1-0. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. I choć w czasie koncertu Eurowizji Oslo 2010 nie będziemy mieli za kogo trzymać kciuków, bo reprezentant Polski Marcin Mroziński nie zakwalifikował się niestety do finału, to zawsze ten konkurs jest pełen emocji, jest to perfekcyjne pod każdym względem widowisko rozrywkowe. Finał 55. konkursu piosenki Eurowizji Oslo 2010 dziś o 20:00.